Chwała niech będzie Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi. Wstęp do dzisiejszego nabożeństwa był dla mnie też, znaczy dla wszystkich był dla mnie, bo myślę sobie tak, idzie majowy weekend, gdzie trochę czasu na odpoczynek, na przygotowanie się też do kazania oczywiście, ale od czwartku przypomniałem sobie, co to znaczy, kiedy bolą zęby. Ja chodzę do dentysty, dzwonię tam, no ale pani stomatolog prowadzi aktywny tryb życia i nie odebrała nawet. Także miejcie jeszcze taką większą szczyptę cierpliwości do mnie niż zwykle, a przede wszystkim skoncentrujmy się na treści Bożego Słowa. Nie chcę, żeby ktoś myślał o mnie, tylko aby każdy z nas, mając otwarte serce, Boże Słowo, tam sprawdzał i stamtąd czerpał. Dziś wrócę do tematu, który poruszałem, będąc tutaj w niedzielę za kazalnicą jakiś czas temu. Przypomnę krótko, o czym była mowa, a później tak płynnie pójdę dalej. Mianowicie mówiłem na ten temat, jak powstaje wspólnota Kościoła. Temat jest na czasie, bo tu już słyszymy, że baptysterium już jest na ukończeniu. Kościół wzrasta, buduje się. To są bardzo ważne rzeczy. I ten kontekst też tutaj się gdzieś pojawi. Otóż wspólnota Kościoła powstaje dlatego, że dzięki Bogu ludzie przeżywają w duchowy sposób prawdę objawione w Bożym Słowie. Bóg sprawia dzięki swojej łasce, że do człowieka dociera prawda Bożego Słowa. W taki czy inny sposób. Może to być jakiś, jak my to mówimy, traktat ewangelizacyjny, czyli taka skrócona wersja Ewangelii zapisana, wersety z Bożego Słowa, krótki komentarz zachęcający czytelnika, który może to gdzieś znajdzie w hotelu, może w poczekalni, przeczyta i tam styka się z prawdą Bożego Słowa. Może to się zdarzyć w ten sposób, że ktoś pojawi się w twoim życiu, ktoś, kto zaczyna ci o pewnych rzeczach mówić. Może trafisz, no ja nie chcę powiedzieć przypadkowo, na nabożeństwo i tam usłyszysz pewne prawdy. I kiedy dzięki łasce Boga stykasz się z prawdą Bożego Słowa, to wtedy mogą wydarzyć się rzeczy niezwykłe. Wtedy mogą rzeczy wydarzyć się niezwykłe. I to nie chodzi tylko o pewną wiedzę, którą zdobędziesz. Bo wielu ludzi w naszym kraju wie o tym, że był taki ktoś jak Jezus Chrystus, że działał w Ziemi Świętej 2000 lat temu, że umarł i zmartwychwstał. Wielu to nawet świętuje, ale czy to zmienia wiele w ich życiu? Nie, nie zmienia. Więc potrzeba czegoś więcej. Kiedy to przesłanie dociera, to ono musi trafić na podatny grunt. Musi być serce otwarte. Serce, które jest skłonne, chętne, aby przyjąć tą prawdę, aby uwierzyć. I wtedy dzieją się rzeczy niezwykłe. Wtedy Bóg zradza taką osobę do nowego życia. Kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, a oto wszystko stało się nowe, jak napisał Paweł Apostoł. Ale zbawienie w Jezusie nie jest jedyną prawdą, którą, jak inny fragment Bożego Słowa mówi, Bóg objawił swoim świętym apostołom i prorokom, jak jest napisane w liście do Efezjan. Tajemnica ta, przekazana świętym apostołom i prorokom, objawia również powołanie Kościoła, którego głową jest Jezus Chrystus. A Kościół to nie budynki. To nie budynki, no bo na Sri Lance były ostatnio zamachy i tam zniszczono prawdopodobnie w dużym stopniu, może całkowicie budynki, w których gromadził się Kościół. Część osób zginęła, ale czy to znaczy, że ktoś zabił Kościół tam? Nie, to są budynek, został zniszczony budynek. Kościół to ludzie. Dlatego też tak, tylko taką krótką dygresję zrobię, że uważam, że nie jest dobrą rzeczą mówić, że idę do Kościoła w takim znaczeniu, że idę do budynku. Kościół to my, Kościół to ludzie. Kościół to ci, którzy przyjęli prawdę Bożego Słowa i zostali zrodzeni do nowego życia.
Kościół to specjalna grupa ludzi. Specjalna nie dlatego, że tak się im wydaje, czy ktoś może o nich tak powie, ale dlatego, że Bóg dał im moc, aby się stali dziećmi Bożymi. To jest niezwykła rzeczywistość. I kiedy tak to nabożeństwo się rozpoczęło, to w moim sercu pojawiło się takie pragnienie, aby jeśli tu jesteś pierwszy raz, może nie rozumiesz pewnych rzeczy, ale słyszałeś już pewne sprawy, które tutaj były powiedziane, pewne prawdy poruszone. Może już słyszałeś wielokrotnie o Panu Jezusie, o tym, co On zrobił dla ludzi, ale twoje serce nigdy nie otwarło się przed Nim. Może wiesz o Nim tak, jak wie wielu ludzi, tak jak wie, że był Napoleon, Aleksander Wielki albo Władysław Jagiełło. To nie jest ta wiedza, która jest tą wystarczającą sprawą w twoim życiu. Jeśli twoje serce nie jest otwarte, nigdy nie otwarło się przed Nim, jeśli nigdy nie związałeś swojego życia z Nim, nie jesteś w Nim przymierzu, to nie zwlekaj. To nie zwlekaj. Odpowiedz na to wołanie, które jest z góry. Jest czas łaski. Czas łaski, który się pewnego dnia skończy. Biblia w Starym Testamencie pokazuje pewne obrazy, historie, które są pewnymi obrazami rzeczywistości, która nadejdzie. Oto jednym z takich obrazów jest Arka, do której wszedł Noe i jego bliska rodzina. Tam jeszcze zwierzęta, ale o nich nie chcę mówić. I ten obraz Arki, którą w pewnym momencie Bóg zamknął za Noe, która została wzniesiona w wodach potopu, to był ten ratunek. Chcę zwrócić na to uwagę, że drzwi do Arki zostały w pewnym momencie zamknięte. Arka była budowana w sposób jawny, widoczny. Potężny statek to nie jest coś, co ukryjesz w garażu. Było to widoczne przed ludźmi, przed światem. Budował Noe i jego rodzina. Bóg poddawał mu ten plan. Jeśli ty jesteś ciągle poza Arką, może widzisz, co się tam dzieje, może cię to w jakiś sposób interesuje, ale jesteś zupełnie obok tego, to pamiętaj, że te drzwi kiedyś zostaną zamknięte. Chciałoby się powtórzyć za Piotrem Apostołem, ratuj się. Ratuj się. Jeśli jesteś obok, to ratuj się. Tu nie chodzi o to, żeby przystąpić do jakiejś denominacji kościelnej. Jezus jest Zbawicielem. Jeśli nie jest twoim, to biada ci. Mocne słowa, prawda? Ale taka jest prawda. Tak czytając Boże Słowo, tak to widzę. Piotr Apostoł mówił, ratujcie się do tych, którzy przyszli go posłuchać w dzień zesłania Ducha Świętego. Ci, którzy stali się z łaski Boga dziećmi Bożymi, tworzą wspólnotę. Biblia mówi, że ta wspólnota, Kościół, jest ciałem Pana Jezusa, którego On jest głową. Jest to niezwykły przywilej, niezwykła sprawa. Jeszcze jedną rzecz powiem, która tak spontanicznie przychodzi teraz mi na myśl. Widziałem wiele osób, które i sam też mogę może tak lepiej z własnego życia powiedzieć, że nigdy w moim życiu nie było takiego momentu, żebym żałował tego, że związałem swoje życie z Panem Jezusem. Nigdy nie było. Chociaż czasami jest to związane z pewnym uciskiem. Tak to wygląda. Były trudne momenty, bardzo nawet nieprzyjemne po ludzku, ale nigdy nie było takiej chwili, żebym tego żałował. Musiałem z pewnych rzeczy zrezygnować i ciągle muszę z pewnych rzeczy rezygnować, które byłyby zapewne przyjemne, może na jakiś tam krótki czas korzystne. Jest pewna cena, ale warto ją zapłacić. Co nabożeństwo wspominane są osoby, które cierpią prześladowanie ze śmiercią włącznie. To jest cena, którą nawet taką warto zapłacić. Ale widziałem też ludzi, którzy słyszeli o Panu Jezusie. Nie wiem, co oni myśleli w sercu, bo mi nie wyznawali tego. Być może myśleli, poczekam, może później. Niektórzy drwili, rzeczywiście, tak jak w dzień zesłania Ducha Świętego. A są jacyś dziwacy, mówią, niech sobie tam mówią o Bożym Słowie. Ale potem obserwuję życie tych ludzi, bo to czasami i w rodzinie tacy są. I widzę kolejna tragedia za tragedią. Kolejne bolesne doświadczenie. Kolejna porażka. Kolejne łzy. Kolejne dramaty. A gdyby tak posłuchali? A
gdyby tak posłuchali. Więc jeszcze raz apeluję, jeśli dziś jest ten dzień, w którym może w jakiś sposób szczególny do Ciebie docierają te wieści, dociera przesłanie Ewangelii, to nie czekaj, to nie czekaj. Biblia mówi dziś, jeśli głos Jego usłyszycie. Nie odwlekaj do jutra. Nie odwlekaj do jutra. Nie wiemy, co będzie jutro. Wracam do tematu. Wspólnota, którą tworzą chrześcijanie, to dom duchowy, jak napisał Piotr Apostoł. Wszyscy oni, to jest bardzo ważne z punktu widzenia tego mojego głównego tematu, wszyscy oni weszli do owczarni przez bramę czy przez drzwi, jak mówi Ewangelia Jana, Pan Jezus tak mówi o sobie, że On jest tą bramą, tymi drzwiami, przez które można wejść do Jego owczarni. To jest bardzo, bardzo ważne. To jest pewien symbol. To jest pewien symbol tego, o czym dzisiaj już tutaj była mowa. Symbol przyjęcia wiarą tego, kim On jest i podporządkowania swojego życia Jemu. Wejście przez bramę. Wspólnota Kościoła to wspólnota pomiędzy tymi, którzy przez te drzwi, przez tę bramę, którą jest Pan Jezus Chrystus, weszli. Dlatego, tak jak ostatnio mówiłem, nie można zbudować biblijnie rozumianej wspólnoty Kościoła czy przez jakieś administracyjne postanowienia, jakieś dekrety ludzkie. Jeśli nawet gdzieś ktoś został zapisany, może jako dziecko nieświadomie, to jedynie został zapisany do jakiejś denominacji kościelnej. Ja byłem w takiej sytuacji też. I w moim życiu nic ciekawego pod względem duchowym się nie działo. Ale dzięki Bożej łasce pojawili się też ludzie i przesłanie Ewangelii dotarło do mojego serca. I wtedy mogłem zrozumieć, że jestem zgubionym grzesznikiem. I wtedy było to takie, tak jak dzisiaj jest pochmurne niebo, tak jakby to te chmury rozeszły się i to słońce, prawda Bożego Słowa dotarła do mojego serca. To był czas, aby w moim życiu zapadły właściwe decyzje, aby ukorzyć się przed Bogiem i podporządkować Jego woli, aby przyjąć to, co On ma dla mnie. Więc to jest sposób na dołączenie, na wejście do wspólnoty Kościoła. To świadome przejście przez bramę, którą jest dobry pasterz. Jeśli tego nie ma, to na niewiele się to zda. I powiem wam tak, to może teraz zabrzmi kontrowersyjnie. Jeśli słyszę o czymś takim, że jest jakaś grupa ludzi i część tam to jest chrześcijan, a część to nie są chrześcijanie i oni nawet zaczynają się modlić o jedność między sobą, to ja wam powiem tak, z punktu widzenia tego, co powiedziałem, jest to występowanie przeciwko woli Bożej. Chrześcijanin, na nim ciąży obowiązek tego, aby tym, który jest niewierzący, to przesłanie przedstawić w sposób jasny i wyraźny. I tamta osoba powinna w sposób dobrowolny, świadomy to przesłanie przyjąć. Jeśli je przyjmie, to Bóg sprawi, że między tymi ludźmi powstanie jedność ducha. Oni staną się jednym ciałem. A jeśli to jest tak, że ta druga strona nie przyjmuje tego przesłania, to teraz, żebyśmy się modlili, na przykład, żeby też z muzułmanami jakąś taką jedność religijną utworzyć, to jest występowanie przeciwko woli Bożej. Akcentuję to. Nie chcę tego tematu tutaj rozwijać, ale akcentuję to, ponieważ takie rzeczy już gdzieniegdzie miewają miejsce i przypuszczam, że będą się one rozwijały. Będą się rozwijały. I pamiętam, że jak w tych naszych tutaj kościelnych kręgach znalazłem się tam 20 parę lat temu, to już wtedy uszulano, mówiono, że w pewnym momencie pojawi się taki twór religijny. Twór religijny, który będzie złożony z wielu różnych tam, ale to będzie taki antykościół jakby. No to tak sobie myślę, no to kto może utworzyć ten kościół? Właśnie tacy, którzy gdzieś tam jakoś połączą się na siłę, ale przesłanie Ewangelii nie zostanie tam przyjęte. I Apokalipsa rzeczywiście mówi o takiej strukturze religijnej, która no, nikomu bym nie życzył wejść tam i tworzyć taką no, jedność, nazwijmy to. Więc jak budowana jest wspólnota Kościoła?
zwrócę uwagę na pewne takie mankamenty, pewne usterki, które mają miejsce i każdy, kto jest w Kościele, czy pewnie wielu z nas w jakiś sposób zetknęło się z tym. Opowiem o nich, aby w jakiś sposób na te mankamenty zwrócić naszą uwagę, abyśmy też nie popełniali pewnych błędów. Otóż błędy osobiste, jakie bym wymienił, to takie, że ktoś chce być częścią Kościoła. Dlaczego? Nie dlatego, żeby on właśnie to spotkanie z Panem Jezusem przeżył osobiście, ale dlatego, że inni tego oczekują albo dla niego to jest w jakiś sposób korzystne. Ktoś inny tego chce. Rodzice, ja jestem rodzicem, rodzice bardzo pragną czego? Żeby ich dzieci poszły właściwą drogą. To jest wielkie pragnienie, prawda? Rodzice wiedzą, co się dzieje z ludźmi, którzy chociaż byli na szkółkach niedzielnych, ale jeśli idą w swoją stronę, co się potem z nimi dzieje? Oni wiedzą to i to jest dla nich, nie jest tak, ja za siebie może będę mówił, nie jest tak ważne, czy tam będzie magistrem chemii, czy będzie doktorem matematyki, czy będzie zwykłym rzemieślnikiem. Nie, to nie jest ważne. To jest sprawa drugorzędna. Te sprawy są doczesne, one miną i tak dalej. Ale jest najważniejsze to, czy w życiu mojego dziecka to, którą drogą ono pójdzie. Czy moje oczy będą się cieszyły dobrymi wyborami w jego życiu, jego chrześcijańskim życiem, wzrostem i potem włączeniem się i służbą w Kościele, czy będą inne rzeczy. No więc rodzice naciskają, chcą. No i dziecko może widzieć tą presję i no oni tak chcą, może już tam mi mówią kolejny raz i tak dalej, żeby mi dali spokój. To zrobię to, co oni chcą. To nie jest dobra motywacja. Zdarza się też, że oto jest chłopak i jest dziewczyna i ta dziewczyna jest chrześcijanką, on jest w niej zakochany albo na odwrót to może być. I on czy ona odpowiednio wyczuwa, że no ona się ze mną, on się ze mną nie zwiąże, jeśli ja się nie przyłączę. Bardzo ją, jego kocham i widzę, że tutaj jest taka wielka przeszkoda. W sumie co mi szkodzi? Chcą ode mnie, żebym wypowiedział pewną modlitwę, chrzest przyjął. Tak bardzo ją kocham, że zrobię to. Ale nie dlatego, że to jest moje wewnętrzne przeżycie, tylko dlatego, żeby być razem z nim, z nią. Kiedy myślę o Adamie, który wziął od Ewy jabłko, nie wiem dokładnie jak tam było, ale wydaje mi się, że on to zrobił ze względu na nią. To akurat było odejście od Pana Boga, a nie jakieś udawanie, że się do Pana Boga przychodzi. Ale chodzi o to, że on to zrobił ze względu na nią. Tak myślę. A może się mylę, nieważne. W każdym razie tego typu motywacje są niedobre. Niedobre są tego typu motywacje. Uważam dlatego też, że nikt na nikogo nie powinien wywierać żadnej presji. Przymuszać. Ktoś się pojawia w zborze, a ty tak bardzo chcesz i go tak przymuszasz. Może być też taka sytuacja, że ktoś przychodzi, dobrze się tu czuje, on jeszcze nie wie o co chodzi i tak dalej, ale no coś go tu przyciąga. On jeszcze nie umie tego nazwać. Czasami tak w życiu jest, że coś się dzieje dobrego, ale tak jakby jeszcze nie wiesz do końca o co chodzi. Albo złego, no ale nie rozpoznajesz tego. I jest ten czas taki, i przyglądasz się. Ja pamiętam, jak 20 parę lat temu w Żywcu zacząłem zaglądać do zboru, to ja nie przyszedłem na zasadzie takiego hura entuzjasty. Zacząłem się przyglądać temu, co się tam dzieje. A ponieważ Biblię miałem w domu, to sobie mogłem spokojnie otwierać. Aha, oni mówią tak, tu jest tak, to i tak dalej. Spokojnie. Przyjdzie czas, kiedy pewne rzeczy dojrzeją i wtedy ja już pewnych rzeczy chcę. Ale jeśli w tym towarzystwie się dobrze czuję, a ktoś będzie mnie naciskał, wywierał presję, już, jeszcze tego nie podjąłeś, no to chciałbym tu być, ale oni ode mnie tego chcą, ale ja nie wiem, co mam, zawrót głowy. Zrobię to i mi dadzą spokój. No to nie jest dobra motywacja.
Bo te przypadki, które wymieniłem, te negatywne, zaowocują prawdopodobnie tym, że jeśli sprawy nie pójdą w dobrym kierunku, a czasami nie idą w dobrym kierunku, to taka osoba po pewnym czasie zacznie się z nią coś złego dziać. Oczywiście wszyscy się cieszą, że tu ona była do chrztu, że tu i tak dalej. Ankiety, stos rośnie. Ale po pewnym czasie okaże się, że ta osoba nie chce się w służbę w zborze włączyć. A jak się włączy, to dzieją się dziwne rzeczy. Zastanawiasz się, czemu tak funkcjonuje? Czemu tak się zachował? Dlaczego to tak wygląda? No to powiem ci dlaczego. Dlatego, że został może wypchnięty kolanem przez kogoś w struktury kościelne, ale nie przeszedł przez bramę. Jego serce nie zostało oczyszczone. Jego umysł nie jest przemieniany. On został tak trochę poddany takiemu faceliftingowi. Ciągle ten sam stary człowiek. I potem po iluś latach czasami ludzie się dziwią, a dlaczego on tak zrobił? Dlaczego on to powiedział? Jak to jest możliwe? Tyle lat, a on ciągle nerwowo chory. Jego serce się nie przemieniło. No obawiam się, że to mogą być takie przyczyny. Dlatego dajmy ludziom wolność. Pan Jezus mówi, kto chciałby za mną iść, niech weźmie własny krzyż. Kto chciałby? Chciałby? Czy jest przymuszony? Chciałby, nie? To jasne, że chcielibyśmy, aby tutaj ta sala, ona już tak, żeby tak było ciasno. Żeby tam na korytarzu i tam te głośniki, żeby brat Mirek musiał jeszcze naokoło budynku montować. Żeby wszyscy mogli słuchać. My byśmy tak chcieli. My byśmy tak chcieli. Jest to dobre pragnienie, żeby ta owczarnia była zapełniona, żeby tam trzeszczała tam w szwach ten płot tej owczarni. My byśmy tak chcieli, ale trzeba się też, ludzie wierzący powinni pilnować pewnych standardów. W Bożym Słowie dostrzegam pewne paradoksy. Dostrzegam pewne paradoksy. Pan Jezus mówi tak, jeśli chcesz być kimś wielkim, to stań się uniżonym sługą. Jeśli chcesz wywyższenia, to żyj w uniżeniu. Stary Testament mówi, że to pokora poprzedza chwałę. Po ludzku by się wydawało, że trzeba budować tą swoją chwałę, jakoś tak się rozpierać, łokciami rozpychać, żeby wszyscy widzieli, że jestem taki ważny. A Biblia mówi nie. Szukaj pokory, szukaj uniżenia. Tego autorytetu, który jest nad tobą. Jego słuchaj, jemu bądź poddany. A Piotr mówi, a wywyższenie przyjdzie we właściwym czasie. Najgorzej jak... Więc są pewne takie paradoksy. I czasami jest tak, że jeśli by wierzący stwierdzili, że o pewnych rzeczach można zapomnieć, można jakoś takie pominąć, to wtedy mogą wpaść na niebezpieczny pomysł, żeby standard pewnych wymagań obniżyć. I ten paradoks, jaki mam na myśli, jest taki, że czym niżej jest ta poprzeczka, tym łatwiej o upadek. Wydawałoby się, że niskie rzeczy łatwo przeskoczyć, ale to tak nie działa. To tak nie działa. Ewangelia, taka jaka ona jest, o tym, że ludzie są grzeszni, że potrzebują Zbawiciela, musi być przekazaną prawdą. Wiem, że na obszar Kościoła wciskana jest psychologia i tam rozmaite brednie są opowiadane, że człowiek jest z natury dobry, tylko go trzeba tam trochę wykształcić, mentora, coacha mu przyprowadzić i wszystko jest dobre. O grzechu nie mówcie, bo się ludzie źle poczują. Tak, ja to może to kogoś śmieszy, może nie, ale tak się dzieje. Tak się dzieje. Bardzo gorąco polecam opracowanie, które świętej pamięci Dave Hunt na temat psychologii Kościoła, takie jest opracowanie w internecie, można sobie go pobrać i poczytać. Nie chcę tego tematu tutaj dalej rozwijać, ale tak to wygląda. Brzemię, jakie powinno ciążyć na każdym z nas, to odpowiedzialność głoszenia słowa ludziom, głoszenie całej prawdy.
Brzemieniem nie powinno być to, jak ludzie reagują, to znaczy obawa przed reakcją ludzi. I czasami tak jest, nie wiem jak, no ja to odbieram, że to jest jedność ducha, bo już kolejny raz, już miałem wcześniej przygotowane pewne rzeczy, a pastor mówi we czwartek o pewnych wątkach, które ja miałem już w swoich notatkach. Co mam na myśli? Co mam na myśli? Jakie wątki? Kościół jest odpowiedzialny za to, żeby być światłem, a nie za to, ilu to światło zaakceptuje. Kościół, każdy z nas, ma być odpowiedzialny, zadbać o swój słony smak, a nie przejmować się tym, czy ktoś tego smaku będzie chciał spróbować. Zgadzacie się ze mną? Powinienem mówić prawdę w miłości ludziom, przesłanie Ewangelii. I to powinno być moim brzemieniem, a nie trapić się tym, nie powinienem się trapić tym, jak ludzie będą na to reagować. Nowy Testament podaje przypadki, kiedy ta reakcja była dobra, kiedy ktoś, widząc problem, grzech w swoim życiu, uniżał się przed Bogiem, przyznawał się do swoich win, naprawiał je. Podam Mateusza celnika, Samarytankę, setnika rzymskiego, strażnika więziennego i wielu innych, jeszcze można by wymieniać. I były też postawy negatywne. Postawy negatywne, tak jak wyśmianie apostołów, już część w Dzień Zesłania Ducha Świętego, wyśmiała tych, na których stąpił Duch Święty. Paweł został przez myślicieli greckich wyśmiany. W Efezie spotkała ich przemoc. Zresztą już wcześniej Piotr i Jan zostali ukarani. Piotr trafił do więzienia, cudownie z niego uwolniony. Ci wszyscy głosili to samo przesłanie Ewangelii. Reakcje były różne. No, bo obawiamy się, no to jak słuchamy o tych, co tam się dzieje w tych różnych krajach, no to byłaby to pewna obawa na pewno. Ale Boże Słowo zachęca mnie, żebym tak nie skupiał się nad tym, co się może stać, ale nad tym, żebym miał odwagę, i o tym za chwilę troszkę więcej, miał odwagę, aby ludziom powiedzieć, jaka jest prawda. No więc właśnie, problemem jest to, kiedy rozważałem ten temat, to zwróciłem uwagę na pewien ważny wątek, ważny temat, bo problemem jest to, czy mam odwagę, aby mówić ludziom prawdę w miłości. I gdybyśmy zaczęli poszukiwać tego czynnika bardzo ważnego, o którym modlili się apostołowie, który jest wspominany na kartach Nowego Testamentu, to jest kwestia odwagi. Ona się pojawia częściej niż bym myślał. Do niedawna bym tak nie pomyślał, ale zacząłem szukać tego tematu. Odwaga. Odwaga. W Dziejach Apostolskich w rozdziale 4 zanotowana jest modlitwa Kościoła, kiedy mu grożono, kiedy Kościołowi już pogrożono palcem. Nie wolno wam mówić o Jezusie. Więc Kościół zgromadził się, aby modlić się w tej sprawie. I w 4 rozdziale w wersecie 29 czytamy: a teraz, Panie, spójrz na ich groźby i daj Twoim sługom z całą odwagą głosić Twoje słowo. Z całą odwagą. I tutaj pojawia się od razu pewien temat, który jest pewnym materiałem do takiego też osobistego przemyślenia. Odwaga wróciła. Kiedy? Kiedy zostali napełnieni Duchem Świętym. I to jest bardzo ścisłe powiązanie. To jest proporcjonalność prosta. Jeśli jestem pełny ducha, to mam odwagę. Jeśli w moim życiu ta pełnia ducha nie jest pełnią, tylko jakąś inną formą obecności, to wtedy tracę odwagę. I dlatego Kościół modlił się o to, żeby mieć odwagę, aby, no tam były pewne groźby, ale myślę, że ta odwaga zawsze jest potrzebna. Zawsze jest potrzebna. Zawsze jest potrzebna. Więc ten temat odwagi pojawia się na kartach Nowego Testamentu kilka razy, ja tylko niektóre, jeszcze tu ze dwa, przytoczę fragmenty.
W Dziejach Apostolskich w 28 rozdziale jest mowa, to już jest sama końcówka tej księgi, rozdział 28 od 30 wersetu, jest napisane tak. Przez całe 2 lata Paweł mieszkał w wynajętym mieszkaniu i przyjmował wszystkich, którzy przychodzili do niego, głosząc Królestwo Boże i nauczając tego, co dotyczy Pana Jezusa Chrystusa, z wszelką odwagą i bez przeszkód. Z wszelką odwagą i bez przeszkód. To jest ciekawe, że akurat to jest tutaj podkreślone. Nie jest jakby na inne rzeczy położony akcent. Nie wiem, na jakieś wysublimowane, że tak powiem, teologiczne tam rozważania, traktaty i tak dalej. W sposób perfekcyjny coś tam przedstawił. Nie. Przesłanie Ewangelii jest proste. Prawda? Ono jest proste. To nie jest skomplikowane. Czasami dla ludzi to jest problem, że to jest zbyt proste. I dlatego mówią, no ale to jest za proste. Szczególnie tacy, którzy już są właśnie tacy nauczeni, wykształceni, wysublimowani, tacy perfekcyjni w tych rozmaitych grubych księgach. Oczywiście księgi dobre są, ale to jest za proste, nie? Tego nie mogę przyjąć. Więc do tego zwiastowania, tego prostego przesłania potrzeba jest odwagi. W końcówce listu do Efezjan Paweł prosi, aby tamtejszy kościół zanosił modlitwy również za niego. Taki wielki mąż Boży prosi kościół o pewne rzeczy, a między innymi, bo na to chcę zwrócić uwagę, 6:19, prosi, aby modlitwy były zanoszone i za mnie, aby mi była dana mowa, by mógł z odwagą otworzył moje usta do oznajmienia tajemnicy Ewangelii. I znowu, on na tym się skupił, na tym. Bardzo to mnie, że tak powiem, zainspirowało i dało mi do myślenia. Ktoś by mógł zapytać, dlaczego potrzeba odwagi. Każdy, kto zabierał głos na ten temat, w środowisku, szczególnie w środowisku nieprzyjaznym, wie, że towarzyszy temu ogromna presja. I to nie tak, że nawet ktoś nas tam będzie straszył, że nam tam odbierze życie, czy nas do więzienia wtrąci i tak dalej. W Polsce też tak może być, że znajdziesz się w środowisku, w którym jest złe nastawienie i żeby rozmawiać na ten temat, to towarzyszy temu duża presja. Wiemy, że tak jest, nie? To nie jest temat taki, jak ktoś by opowiedział o pogodzie albo ostatnim, nawet super emocjonującym dla kogoś meczu. Nie, to jest zupełnie inna sprawa. Zupełnie inny ciężar gatunkowy jest. Jest zapewne, to jest oczywiste, duża presja sił ciemności. Żebyś właśnie nie powiedział, żebyś się zawstydził, żebyś się, a co oni powiedzą i tak dalej, i tak dalej. My mamy ten komfort, że jesteśmy w takim środowisku kościelnym, że tu czym więcej mówimy o takich rzeczach, to lepiej. Ale w Polsce nie brakuje takich, że no ja wiem ze swojego życiorysu. Żyjesz w chrześcijańskiej rodzinie, ale kiedy twoje życie gdzieś tam przejawia pewne sprawy, to wszyscy ci chrześcijanie, czy większość z nich, którzy są wokół ciebie, zaczynają na ciebie patrzeć z podejrzliwością, krzywo patrzeć. I później są te rozmaite sytuacje. Nie? Różne trudne sytuacje. Więc potrzeba odwagi. Dodatkowo, jeśli popatrzymy na ludzi, którzy spotykali się z Panem Jezusem, to opis tego spotkania nieraz zawiera dotykanie trudnego problemu grzechu. Ludzie nie lubią, żeby im to sumienie budzić komuś. To jest rzecz trudna. To jest rzecz trudna. Jeśli to jest związane, jeszcze to sumienie gdzieś tam jest uwiązane wokół przyjemności pewnych grzechów, pewnych, no komuś się wydaje korzyści i tak dalej, to on nie chce tego porzucić. Wspomniany Mateusz, celnik czy Samarytanka, oni nie mieli problemu, żeby się przyznać do swoich win. Ale były też, czytamy o tym na kartach Bożego Słowa, spotkania bardzo takie pełne takiej konfrontacji ze śmietanką duchowieństwa ówczesnego na czele. Były takie rzeczy. Więc kiedy pojawia się temat grzechu i Pan Jezus tamtym ludziom o pewnych rzeczach wprost mówił, Piotr, apostoł zgromadzonym, wprost mówił o pewnych rzeczach. To nie chodzi o to, że on tam jakieś negatywne emocje to tam zawierał, jakieś
oskarżenia dla samych oskarżeń, ale o pewnych rzeczach była mowa. Więc wtedy pojawiają się napięcia. Myślę, że ci, którzy szczególnie mieli się za sprawiedliwych, a tu ktoś im o grobach pobielanych, jakieś inne takie tego typu rzeczy opowiadał, no to na pewno to oni jeszcze przed ludem chcieli być tacy super sprawiedliwi, a tu przychodzi znany kaznodzieja, wszyscy go poważają, tam się dzieją cuda, znaki, ludzie chętnie go słuchają, on zyskuje na popularności i mówi im, słuchajcie, z wami jest taki problem. I od razu tworzą się napięcia. Więc potrzeba odwagi, potrzeba siły. Gdyby Pan Jezus nie chciał niczego więcej niż tylko obdarować ludzi rozmaitymi darami, to nie byłoby problemu. Ale On między innymi chce, aby życie każdego człowieka odwróciło się od jego własnego ja. A potem, aby owo życie było już życiem na chwałę Boga. A tego mało kto sobie życzy. Taka jest prawda. To jest ta najtrudniejsza sprawa, myślę. Nie to, że ludzie nie rozumieją i tak dalej, ale właśnie odwrócenie się od swojego własnego ja i podporządkowanie życia Bogu. To są te bardzo trudne, najtrudniejsze rzeczy. Człowiek chciałby sobie po swojemu. Wydaje mu się, że on wie najlepiej, że on sobie pokieruje życiem. A kto mi tam będzie mówił taki czy inny, a co, po co mi tam jakieś stare księgi czytać i tak dalej? Po co mi Biblia, co ja nie mam swojego rozumu i tak dalej, i tak dalej. Kiedy zastanowić się tak nad spotkaniem Pana Jezusa z rozmaitymi ludźmi, to jest niesłychanie ważna sprawa. Właśnie odwrócenie się od własnego ja do życia podporządkowanego Bogu. W każdym z tych pozytywnych spotkań jest to bardzo klarownie widoczne. Oto ten celnik, który tam był synonimem grzesznika, który wymuszał tam rozmaite te ponadwymiarowe pieniądze i zagarniał od ludzi i tak dalej. Spotkał się z Panem Jezusem i co mówi? Jeśli komuś coś zabrałem, to wszystko teraz odpowiednio tam do przepisów prawa starotestamentowego oddaję i tak dalej, i tak dalej. Samarytanka, wiemy jak się zachowała później. Kobieta przyłapana na cudzołóstwie, wiemy jak to. O to chodzi, właśnie o to chodzi. To zaproszenie, które jest z góry, to zaproszenie, które jest z góry od Pana Boga, ono jest bardzo konkretne i rzeczowe. Kiedy ja może troszeczkę postaram się skrócić pewne rzeczy. Pamiętamy Jana Chrzciciela, nie będę czytał tego tekstu. Pamiętamy Jana Chrzciciela, jakie jest jego przesłanie. To przesłanie jest takie szorstkie. Ja nie mówię, że ono za każdym razem, w każdym przypadku musi być takie szorstkie, bo kiedy Pan Jezus spotkał się ze skruszoną grzesznicą, to nie używał szorstkiego języka. Ona już była na etapie, kiedy jej serce było skruszone. A Boże Słowo mówi, że sercem skruszonym nie wzgardzisz Boże. Ale to przesłanie, które było na ustach Jana Chrzciciela, skierowane właśnie do tych rozmaitych tam takich duchowych przedstawicieli, to on z nimi rozmawiał w sposób taki bardzo rzeczowy, konkretny. To, co on im mówił, to nie była recepta na to, jakby im tu poprawić pozycję społeczną, religijną czy jeszcze jakąś inną. Ale on im podaje plan ratunkowy. On mówi, że siekiera jest do korzeni przyłożona. Że pewne rzeczy Pan Bóg w pewnym momencie odetnie. Że trzeba się Jemu podporządkować. Więc to nie było szukanie sposobów na uatrakcyjnienie ich życia, ale radykalny plan ratunkowy. To, co on mówił, to tak jakby im zapowiadał, że jeśli się nie uratujecie, jeśli nie podporządkujecie się Bogu, to nadchodzi katastrofa. Ja to odbieram tak jego przesłanie. Jak ktoś powie tak, Jan Chrzciciel na pustyni, to zobacz, jak on się ubierał, to w zasadzie jeszcze Stary Testament. Daj spokój, to przecież jest, odłóż to. Potem przyszedł Pan Jezus, który wiadomo, bardzo kocha i tak dalej. I
przymruży oczy na rozmaite ciemne zakątki w Twoim życiu. Pan Bóg kocha. Można o miłości Pana Boga mówić w sposób niewłaściwy. To znaczy taki, w którym nie wspomina się o tym, że grzech musi być nazwany po imieniu i musi być odrzucony. No to przyszedł Pan Jezus. Dwóch ewangelistów, i Marek i Mateusz, opisuje początek działalności Pana Jezusa. Marek krócej, Mateusz trochę dłużej, ale my mamy mało czasu, przeczytam tylko z Ewangelii Marka. Co się stało, kiedy Jan został wtrącony do więzienia? Ewangelia Marka, rozdział 1, 14 werset. Lecz potem, gdy Jan został wtrącony do więzienia, Jezus przyszedł do Galilei, głosząc Ewangelię Królestwa Bożego i mówiąc, wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże. Pokutujcie i wierzcie Ewangelii. Zastanówmy się. Wychodzi kaznodzieja i nauczanie jest pewne realizowane. To nie jest kwestia tego, że raz gdzieś tam ktoś coś powiedział. Ale tak jak Jan Chrzciciel był kaznodzieją niezwykłym, to później Pan Jezus wchodzi w to miejsce, powiedzmy, i mówi o pewnych rzeczach. I teraz ty masz przekazać komuś informację na ten temat i masz to ująć jednym zdaniem. Jednym zdaniem. No to co wybierasz? No to sedno tego przesłania. To jest chyba logiczne. Najważniejszą rzecz. I Duch Święty w przypadku i Marka, i Mateusza tak to notuje. Pan Jezus wyszedł mówiąc, że się wypełnił czas i przybliżyło się Królestwo Boże. Pokutujcie i wierzcie Ewangelii. Więc opisuje im pewną rzeczywistość, która nadchodzi, która się przybliża i mówi im, co mają robić. Pokutujcie i wierzcie w Ewangelii. Pokutujcie, odwróć się od własnego ja. I uwierz Ewangelii, temu przesłaniu, które jest o Mesjaszu. I te dwie rzeczy mają bardzo, bardzo konkretny wymiar w życiu człowieka. Nawrócenie widać. Jeden z pisarzy, wybaczcie, że to nie z Biblii będzie cytat, powiedział coś takiego. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. To jest ciekawa myśl. Bo nawrócenie jest pewną duchową rzeczywistością, która dzieje się w twoim sercu, w twoim wnętrzu, w twoim umyśle. Tego nie widać. Ale potem, jeżeli ono miało miejsce, no to to widać. Bo jeżeli na przykład taki człowiek jak ja kiedyś używał wulgarnego słownictwa straszliwego, to po jakimś czasie to z mojego życia zniknęło. I tak dalej, i tak dalej. Nawrócenie widać. Tak jak uczynki ciała są jawne, jak mówi apostoł w swoim liście, tak samo nawrócenie widać. Nawrócenie widać. Tą przemianę, tą taką głęboką, żywą przemianę widać. I ponieważ czas biegnie nieubłaganie, ale ja tu późno zajęłem miejsce, więc... więc, ale już będziemy kończyć, spokojnie. Przeczytam opis z listu do Tesaloniczan. Piękny opis, ja już go tu kiedyś cytowałem, ale on opisuje tą rzeczywistość. Ludzi, którzy przeszli przez bramę, których serce jest dotknięte, którzy odwrócili się od własnego ja, którzy uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa. I do Tesaloniczan, w pierwszym liście pisze Paweł tak, w pierwszym rozdziale od 7 do 10 wersetu. Także staliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i Achaii. Od was bowiem słowo Pańskie rozbrzmiało nie tylko w Macedonii i Achaii, ale też wasza wiara w Boga rozkrzewiła się w każdym miejscu, także nie trzeba nam mówić czegokolwiek, ponieważ oni sami opowiadają o nas, jakie było nasze przybycie do was i teraz. I jak nawróciliście się od bożków do Boga, aby służyć żywemu i prawdziwemu Bogu i oczekiwać z niebios Jego Syna, którego wskrzesił z martwych, Jezusa, który nas wyrwał od nadchodzącego gniewu. Te dwa ostatnie wersety są szczególnie ciekawe. Widać tą wyraźnie tą przemianę. To było dla wszystkich widoczne. W innych zborach też i przed światem, że to byli ludzie, którzy służyli bożkom, czyli prowadzili taki bezbożny tryb życia, ale potem nastąpiła niezwykła przemiana w ich życiu.
I Paweł opisuje ich jako wspólnoty, do zboru, do kościoła kieruje do takich ludzi właśnie swoje przesłanie. Do takich ludzi kieruje swoje przesłanie. Oni się nawrócili, przeszli przez bramę, ich życie jest przemienione. Przemienia się ciągle dalej, przemienione jest. I oni przez to, że tak powiem, mają w tym swoim ręku bilet, no tak kolokwialnie mówiąc, bilet wstępu do owczarni, do kościoła. Bilet wstępu do owczarni, do kościoła. Każdy z nich przeżył osobiste nawrócenie i taki właśnie kościół opisuje Paweł. Kończąc, przypomnę znane słowa z Dziejów Apostolskich, z drugiego rozdziału, gdzie Łukasz zapisuje takie słowa. Tam w sposób świetny widać, jak Bóg buduje swój kościół, jak on powstaje, jak on wzrasta. Ci więc, którzy chętnie przyjęli jego słowa, słowa Piotra o pokucie i nawróceniu. Słyszało wielu, ale tylko część chętnie przyjęła te słowa. Ci więc, którzy chętnie przyjęli jego słowa, zostali ochrzczeni, przyłączyło się tego dnia około 3000 dusz. Trwali oni, i to też było w czwartek mówione, a już miałem wcześniej przygotowane. Także to nie jest plagiat, tylko no, odbieram to jako jedność ducha. I to już jest kolejny raz. Nie wiem dlaczego, znaczy, no tak to interpretuję, że Bóg chce przekazać pewne myśli, pewne słowa, zwrócić uwagę nam na pewne wersety. Trwali oni w nauce apostołów, w społeczności, w łamaniu chleba i w modlitwach. Kończąc, podsumuję. Kościół powiększa swoje szeregi według biblijnego wzorca, którego podstawą jest osobiste nawrócenie każdego członka Kościoła. Innej drogi nie ma. Całe to, co dzisiaj mówiłem, mógłbym tym jednym zdaniem opowiedzieć, ale to byłoby znowu za krótko. Zostańmy z Bogiem. Amen.